Witajcie dwoi kochani. Dzisiaj, to znaczy dzisiaj, bo wczoraj nagrałem pierwszą recenzję zestawu. O numerze katalogowym 75226, czyli oddziale Inferno. Teraz druga część, czyli omówienie minifigurek i samego ogólnego zestawu. Otóż w zestawie znajdziemy jeszcze mi figurka w się. Pojazd. Zdaje się, poczekajcie, policzę raz. Tak, cztery minifigurki. Pierwszą z nich jest. O, przepraszam. Czekajcie, zapalę światło, żebyście lepiej widzieli. Bo ciemno. O, pierwsza z nich to Aiden Versio. Przewodniczy. Przewodniczący tego oddziału, czyli Commander Underbase wersja. Następnie mamy, zdaje się, z twarzą Krona, ale tutaj pod hełmem agent Husk. Również z twarzyczką Krona, ale później w oddziale był agent Del. Jeszcze jeden agent, tylko że nazwiemy go może Phil. I przejdźmy teraz do samego pojazdu. To jest o taki śmigacz. Coś takiego, o, taka bryła. Oczywiście można z tych sobie strzelać, tylko sobie zostawię ręką, żeby mi się. O, właśnie, z takich o, klocków strzelać. Nigdzie nie uciekł ten klocek, który można strzelać. Postaćmy na przykład sobie w pojeździe Dela. To jest, jak widzicie, miejsce na jedną minifigurkę. Zadzamy. Wypadłam i proszę bardzo, i mamy skompletowany pojazd. I to by było wszystko na dziś, więc jeżeli wam się spodobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subów z dzwoneczkiem. Słyszymy się na następnych recenzjach czy to w innych filmach. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!